I ja wczoraj tutaj o godzinie kurwa 20 byłem w takim kurwa szoku, że po prostu zwariowałem. Bo mama powiedziała tak: no bo my, Marcin, na Sylwestra wyjeżdżamy. Mówię, gdzie wyjedziecie już taki wcierzony? No, to jedziemy do Darka do Warszawy. No to super, no nie mówię, nie, ale wiesz co, nic Tomkowi nie mów, bo jak on by się dowiedział, to on zrobi imprezę, coś takiego. I to taką, ja mówię, dobra, nic Tomkowi nie powiem, już taki banan, jadę w samochodzie. Ta Adasia mnie spytał, ile osób będzie, no, do 20 max. Ojciec oświadł, bo 20 osób, synu, co sąsiedzi powiedzą, coś tam. A już tak. A tu 65, kurwa. I kurwa na bank będzie tak, że nie będzie z tego żadnego dymu, nic. No i... A jak kurwa ja byłbym tutaj w tym domu, na tej imprezie, to miałbym przepierdolone, starzy by mnie wyjebali z domu. A co to opowiada? Albo, nie kurwa, mogłam cię wyrzucić, no. Albo byłyby znaczy... jakieś kurwa konkretne straty, kurwa. No bo ty byś psuł, kurwa, no. Czemu psuł? Ja kulturalną młodzież sprosiłem, człowiek. Kulturalną, kurwa. Człowiek, to jest najgorsze, co może być. To są najgorsi, kurwa, imprezowicze. To jest szarańcza. Oni zniszczą, kurwa, zdeptają wszystko. Wszystko. Alkoholicy. Kurwa. Ty, alkoholicy, to jest kurwa z chuj. Tym, alkoholicy z okien to jest tak, jak my teraz siedzimy, że hopie siedzą i w siebie leją, a oni, kurwa, hopie leją, jednocześnie, kurwa, niszcząc wszystko dookoła, człowieku. Ty, ulica była czystsza niż to, co tu było w środku, no nie? Zosia i górę mokra! A ten pas, słuchaj, jeszcze na laseczkę! Walił dzisiaj!